Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Frostpunka. Tak jak widać, natomiast, kochani, nadal tendencja jest zwyżkowa. No właśnie, i to jest, kurde, niedobrze. Natomiast wydaje mi się, że tu chodzi o nadzieję, żeby nadzieję zrobić. Natomiast pytanie, czy mamy tu jakiś ten? Wydaje mi się, to ogrzewanie trzeba zrobić. Nie wiem, czy nie grzejniki albo regulator przeciążenia. Natomiast wydaje mi się, większy zasięg tego nie potrzebujemy. Wydajność generatora by się przydała. Tylko potrzebujemy 20. Dobra, to tu się zatrzymaliśmy. Obiekt jest do tej pory zamknięty. No wiem, no właśnie, potrzebujemy, kurde. Dobrze, że automaton. Gdzie on tam jest? Gdzieś powinien być, ale gdzie ładujesz się, czy nie? Czy co robisz, automatonie? Halo? No, jest jeden. Tylko nie wiem, gdzie on tam, co on sobie żyje. 2,4 na godzinę. Potrzebujemy, kurde, jeszcze 4. Będzie ok. Jest godzina 20, ludzie wracają z pracy. Ta drewutnia, że tak powiem, cały czas działa. O tej porze zamknięty. No. Nie no, słuchajcie, jeżeli tu ma spaść za parę dni temperatura, to musimy być przygotowani na to. No, także wydajność generatora, wydaje mi się, że włączymy. Plus. Może przeciążenie. Nie wiem, wydajność jest na pewno będzie potrzebna. Dobra, 19,20 jest. Wydajność go. Skończyły się zapasy stali. Tu gdzieś mieliśmy ten domek zbieraczy, nie? Gdzie on był tu? Tak, nie, tu jest cmentarz, przepraszam. To przepraszam, przepraszam. Odchodzę. Wydaje mi się, że tu mieliśmy jeszcze kład. Tu nie, tu są zamrznięte drzewa. Tu miało powstać coś chyba, albo było. Mamy arenę. Walczący Horace, Ashley i Henry Sherman. Proszę bardzo, arena zostanie otwarta o 19. Nie brakuje nam jeszcze 11 godzin, 12 prawie. Zobaczmy, jak tam. Nie, jedzenie chyba jest ok. Tak, na styk. Więc stać nas na racje żywnościowe. I dobrze, no bo jakby żywność się nie kończy w tym momencie. Nigdzie, bo zbieramy ją z pustkowi. Idzie automaton, który się będzie. O, jak cieplutko. Fajna animacja w ogóle tego jest. Ja rozumiem, że teraz sobie przyspieszyłem, nie? Ale. Natomiast. No, coś z tym automatonem potem zrobimy. Natomiast trzeba teraz natychmiast. Tak, o 2 stopnie. No, będzie minus 60. Masakra. Jeżeli spojrzeć by na temperaturę, to jest ogólnie ciepło. Można te grzejniki potem sobie powłączać, jak będzie mega zimno. Teraz jest przyjemnie, potem będzie o 2 poziomy, czyli chłodno. Natomiast nie będzie zimno. Bo tu jest, kurde. Kurde. Faktycznie. Zobaczmy, czy arenę można byłoby tu wdziabnąć. I wydaje mi się, chociaż arena nie ma, kurde, ogrzewania własnego. Przy magazynie tutaj to samo będzie. Po prostu to daje nam, daje ciepło własne. Natomiast to jest drugi poziom. Mamy włączony drugi poziom, przepraszam bardzo. Tak, zasięg 2. Czyli tu będzie mega zimno, chyba że przeciążymy, ale musiałbym mieć zasięg 3. Tak mi się wydaje. No tu jest, kurde. Mega zimno tu jest. Nie wiem, czy te osoby będą. No to zmniejsza niezadowolenie. Ojojoj. Nie wiem. Dobra, godzina 7. Ludzie powinni iść do pracy. Automaton cały czas napierdziela i dobrze. Mamy ciepłe domki. Natomiast wydaje mi się, że musimy zachować
25. 25 metalu na kolejne badania i dopiero powyżej, czyli od 45 będzie można domki ulepszać znowu. No. No więcej osób nie ma. No ci wracają. Natomiast nie wiem. No to jest 1/4. 12 dni mamy na to. Aha. No to jak przyjdą tamci, 20, no 3 domki trzeba będzie postawić, słuchajcie. I to może być nieciekawa sprawa. Tylko pytanie, czy barak, 10 stali, czy barak postawić tu bliżej areny? Chyba postawimy tu barak. No, jak przyjdą, muszą się gdzieś pomieścić. Natomiast później chyba będzie można coś rozebrać, jeżeli ci odejdą. Pytanie, czy w 12 dni to jest jakby koniec gry, czy co? Zaraz zobaczymy, może będzie jakiś ten, jakieś prawo lepsze. Pytanie, czy prawo pojedynków będzie dobrym pomysłem. Bo mamy pub. Wizyty w pubie zmniejszają niezadowolenie, znacznie wzrocznie nadzieja. Prawo do pojedynków. Tam jest dom uciech w ogóle. Ej. Możliwość pojedynkowania zmniejszy niezadowolenie. Każdy spontaniczny pojedynek nieznacznie zmniejszy niezadowolenie. Nie, tego nie podpisujemy, bo się skończą śmiercią. Pub można by zrobić. Temperatura wyjściowa. Jeszcze może być tylko jeden pub. No. Wpiszemy to. Zrobimy pub. Nadzieja wzrasta. Może będzie ich mniej tu. No, 15 drewna. Bo to rozumiem, ma wpływ na ludzi? W zależności od zasięgu? Nie, nie powinien mieć. Dobra, jak to ma temperaturę 2, ale to pub koło cmentarza, no w sumie ze stypy wrócą. Nie no, gdzieś może po robocie. Tu. Może na tyłach, może koło areny. Koło areny. To nie będzie głupi pomysł. Natomiast to muszę zostawić na drzewka w razie czego. No. Jak w ogóle stoimy z węglem? To jest pytanie. Na styk. Na styk. Dobra. Czyli się nie trzeba w sumie jakoś specjalnie martwić. Niczym. No, 47%. Pytanie, czy to kurde może dołączyć. Natomiast nie ma tendencji za dużej. No, trzeba będzie nadzieję zwiększyć. Wiadowcy wrócili do miasta, przynosząc dwa rdzenie, słuchajcie, i paru ludzi, natomiast, no właśnie, 5 ludzi jest bez domków. 27, dobra, wiecie co, zainwestujemy w ten barak jeszcze. A nie, czy tu? Tak, tu się zmieszczą dwa domki. Dobra, to tu wstawimy. I będzie git. 17 oczekuje. Dobra. Kipo, idź tu. Obóz Amerykanów. Kilka dużych namiotów. Żadnych śladów życia. Nad obozem powiewa flaga amerykańska. Gwieździsty sztandar poznamy z każdej odległości. No super, a dlaczego Amerykanie są po Londynu? Nie no, to wyszliśmy z Londynu. No, tu jest parę jeszcze miejsc. Winter Home. By założyć obóz terenowy. Tu można by też obóz terenowy założyć. Natomiast gdzieś tam były te porosty, źródła. Aha, to spotkaliśmy tych. No dobra, to oni po prostu przeżyli koło tych źródłach i tyle. Dobra, budujemy pub i super. Nie wiem, czy do pubu będzie potrzebne coś. Public. W sensie jakieś, wiecie, specjalne rzeczy. Robotnicy 5. Co inżynierów tutaj dziamy? Dziabniemy. Wybudowano pub zgodnie z nowym prawem. Mieszkańcy nie mogą się doczekać, aż wyładują w nim nieco energii. Super. Nadzieja nieco wzrosła. Garstka może ludzi tu łączyć. No, nadzieję trzeba będzie po prostu dziabnąć.
do góry. No, jest pub, jest arena walk. Elegancko. Zaraz ta chałupka zostanie wybudowana chyba też. Tak, elegancko. Robotnik pracuje. 22 stali, super. Wątpię, czy to, kurde, damy radę. Jest godzina 16. O 18 się kończy. Być może zdążymy. Tak, powinniśmy zdążyć. Przed 18. Pyk. Spalał 10% mniej węgla. Aha, czyli to nie był ten. Aha, dobra. No to zużycie powinno, no właśnie. No, ale jeżeli sobie włączymy tutaj różne jeszcze, no to akurat. Dobra, nie traćmy czasu. Zróbmy regulator przeciążenia. Wiecie co? Regulator przeciążenia zróbmy. Bo jeżeli faktycznie wpadniemy na minus, kurde, 60, to akurat te 2 stopnie w zasięgu damy radę. Przez tam parę dni może będzie potem jakiś wzrost temperatury o 1. Coś takiego. 19. Do której oni pracują? Bo już nie pracują, nie? Tak. Abort. No jest okej, słuchajcie. Natomiast mamy za dużo ludzi teraz. Natomiast tych 48, których nie pracuje, będą mogli sobie pójść. Więc wydaje mi się, że damy radę. Ze wszystkim. Jak ten pub? Gdzie on tu jest? Tu. Klienci pubu. No sporo ich tu. Płatnicy, klienci. Nie wiem, czy to podoba. Aha, ty masz jeszcze grzejniczek. Jak tam w ogóle? Chłodno. Wiecie co? Odpalimy to. Niech tu będzie ciepło. Niech tu ludzie, kurde, jak będą przychodzić, to niech wiedzą, że będą działać. No. Grzejnik, bo tam chyba grzejnik o jeden zwiększa tylko. Coś takiego. Tu jest ciepło, ciepło. Czyli będzie znośnie chłodno będzie w tym miejscu. Chyba, nie wiem. No wiadomo, tutaj zimno, ale tutaj nie ten. Nie potrzeba tego włączać. Zobaczmy zresztą, jak włączymy. To jest też chłodno, tak czy inaczej. Nie, jest chłodno i zimno, dobra. Małe ryzyko. Dobra. Tu jest barak. Natomiast tu jest chłodno w tym baraku. No, idzie jeść, idzie jeść, idzie odpocząć. 19 stali mamy. No, te baraczki, w sensie te namioty z tyłu trzeba będzie powoli ulepszać. Tylko tak jak mówię, chcę zachować trochę stali na badania. Kurde, nie przeczytałem, że to 10% mniej węgla, to bym, kurde, tego nie brał. Bo węgla akurat mieliśmy. Ci sobie idą, grupy drugiej nie potrzebujemy na razie. Tu pracują w tym, tak? Tu jest wszystko ok, nie? Wydaje mi się, że tak. Ci zbierają ten węgiel, plus tutaj grupa zbiera węgiel. Tak, zresztą i tak mamy wydobycie większe niż... What? Napisy na murach. Let's go back. Kapitanie, ktoś namazał na murach przepowiednie zagłady naszego miasta. To niepokojące. Ludzie i tak już się boją, że podzielimy los Winterhome. A umysłami przepełnionymi strachem łatwo jest manipulować. Oczyśćcie mury. Nieznacznie się zmniejszy. Tak, jak mamy straż sąsiedzką, to już pójdźmy w tym kierunku. No, wandalizm Londyńczyków. Ale to będzie tylko przez moment. Potem to powinno wzrosnąć z powrotem. No, garstka może dołączyć jeszcze. Tu mamy lepsze domy. Pytanie 3. W ogrzewaniu. Grzejniki. Gdzie my mamy? Baza terenowa. To nie. Ocieplanie baraków zbieraczy. Szukam żywność, surowce. Tak, tu są baraki i ocieplanie kuchni. Tu są domy niżej, dobra. Trójeczka. Żeby zrobić trójeczkę, potrzebujemy 50 stali, 100 drewna. Placówek medycznych.
planie cieplarni. Tę taktykę potem dziabniemy. No, żeby było więcej żywności. Chociaż czy ja potrzebuję tak naprawdę więcej żywności? Wydaje mi się, że nie. Zastanówmy się zatem. Większy zasięg węzłów grzewczych. To jest niepotrzebne na razie. No bo jakby nie mamy potrzeby takie. Chociaż moment. Bo tu mamy węzeł grzewczy. Ale to jest pod tym. Ta arena. Jest chłodno. Zasięg dwójka. Węzła grzewczego. Bo tu jest 100. Ale to nie potrzeba. Aha, tu jest dom opieki, kuchnia, chata myśliwych. Skupią zwolenników. Dlaczego? Po co? Placówki medyczne. Weź. Ale to znaczy, że jak spadnie niezadowolenie, to oni odejdą? Czy to jest za każdym razem muszę mieć niezadowolenie, wiecie? Mieć na najniższym poziomie, bo dołączą. Kurde, no. No, nieciekawie się. Dobra, temperatura wzrośnie potem. O dwa poziomy. Dobra, to ten, co sobie ogarniemy, regulator akurat się idealnie przyda. I w tym czasie będzie można zrobić coś ciekawego. Modernizacja tartaków za 10. Dzięki czemu wydajność wzrośnie o 25%. Natomiast drewna. No drewna trochę, kurde, potrzebujemy. Jak to tutaj działa? Na razie damy robotników. Powinno być ok. Nowe prawo. Bimber. Każdy posiłek nieznacznie obniża niezadowolenie. Jedzenie zupy powoduje mniejsze niezadowolenie. Tak jest. Podpisujemy to. Dobra. No. Także każdy, kto zje, będzie zadowolony. 52. No zobaczymy, kurczę, za 40... A nie, za 8 godzin. Dotrzemy tam, do posterunku. No i trzeba będzie prawdopodobnie przyjąć parę ludzi. Właśnie, wydaje na 60%. No, ale to spokojnie. Jest dzień 19, 21 dnia. Pytanie, czy tu sobie poradzimy z tym, bo wydaje mi się, że ogólnie wszystko jest ok. Czy tam drewna zbieramy, stali zbieramy. No dobra, można by ulepszyć te baraki, w sensie te namioty. Tu. No na razie jeden. Chcę zachować trochę stali w razie W, nie? Powinno być ok, nie? Wszystko jest ok tutaj. Przepraszam. Tu jest w miarę ciepło, ciepło. Tu nie musi być ciepło. Tu jest włączone. Tu jest chłodno w pubie. Bo tu jest węzeł. Ewentualnie faktycznie można by węzeł powiększyć. Tylko pytanie, czy on by objął to. Tu jest węzeł. A to z tyłu będzie miejsce. W razie W. Tu jest miejsce w razie W. Dobra. No przy minus 20 zaczęliśmy, a teraz jest, wiecie, minus 40 jest luz, nie? No ale to dobre zarządzanie, wydaje mi się. Dobra, zastanówmy się, co dalej. Czy udoskonalone grzejniki? Podnoszą temperaturę w miejscach pracy o dwa poziomy. Każdy grzejnik zużywa 2 jednostki węgla na godzinę. Normalnie jest jeden, nie? Tak, jeden poziom. Ale to nie jest tak, że w sumie 3, tylko o jeden więcej. Mi się wydaje. Surowce, tartak parowy. No właśnie, nie wiem, kurde. Z tymi parowozami. Wydajność kopalni węgla parowych, kopalni węgla, udoskonalone kopalni węgla. Tak, tylko że kopalnie. Moment, bo mamy jedną kopalnię, bo to nie jest. To nie jest kopalnia. To jest młot węglowy. Kopalnię mamy jedną. Tutaj. Tak. Natomiast pytanie, my tutaj nie wydobywamy. Nie, od razu to jest zbierane, nie? Tak. 24 na godzinę. Wydaje mi się, że to jest też dobry pomysł. Żeby zwiększyć ilość węgla. Bo potem faktycznie pierdykniemy. No niby mamy więcej dużo niż potrzeba, ale właśnie jak tam z racjami żywnościowymi?
No właśnie, jest mniej, bo przyszli ludzie. Ocieplanie kuchni nie potrzebujemy. Tak, czyli tę taktykę. Tylko że nie, bo to bez sensu. Bo to nie zwiększa nam wydajności, tylko daje nam ludzi jakby z powrotem. No można by szpital. Pewność, tylko to jest jeden, kurde. Jeden rdzeń. Ocieplanie tych medycznych. Hangar myśliwych. 30 jednostek surowej żywności, a... A chata myśliwych daje nam 15, czyli dwa razy więcej. No, trzeba będzie, kurde, opracować tamto jednak. No, bo więcej, kurde, zużywamy jedności niż mamy. Będą ludzie głodni. Także zobaczmy, co mamy tu. W obozie nie ma żywej duszy. Znaleźliśmy kilkanaście wychudzonych ciał. Zaskoczyło nas, że większość z nich to osoby niepełnosprawne z założonymi protezami. Masakra. Zostawili ich na pewno śmierć. No ale z drugiej strony... Masakra. Obóz amerykański dobrze jest zaopatrzony we wszystko prócz jedzenia. Przeszukując namioty, znaleźliśmy jeszcze więcej ofiar głodu. Większość z nich wyposażona jest w zużyte, acz wyrafinowane sztuczne kończyny postępowane przez Tesla Manufacturing. Możemy jedynie ich pochować oraz zabrać ich ekwipunek. Jeden rdzeń 55, no. Weźmy. Idźmy do tymczasowej osady. No i zobaczymy. No, żywność jest, kurde, potrzebna. 94 powinniśmy zdążyć. Na dziś, tak. 40. Aha, to jest samo to, no. Lecimy w to. Lecimy w żywność. Być może usuniemy jakąś chatę myśliwej, bo i tak będziemy mieć więcej. Chociaż... Może gdzieś tam z tyłu albo tu ulokujemy tych chatę powietrznych myśliwych. Nie będzie źle. No. No niby mamy tam zapasik, natomiast... Natomiast... No właśnie. Koniec zmiany, 18.06. 99 drewna. A co nam się teraz udało zrobić? Można by cieplarnię wstawić i tyle, nie? I mieć w dupeczce. Może hutę drugą wstawić. Słuchajcie, 25 drewna. Tylko że tam, kurde, będzie zimno. Zagrzewczy warsztat. Pytanie, czy... Czy można drugi warsztat postawić, będziemy szybciej to robić? Wydaje mi się, że tak. Też mamy, to mamy. No nie baraki, natomiast musimy zaoszczędzić trochę stali. Na... Raz, że na domki, dwa na tę chatę myśliwych. Trochę przyspieszmy. Wyjdziecie wszyscy. A to są myśliwi. Dobra. No. Ale to dosłownie dzień. To skoczy z powrotem, natomiast pewnie znowu skoczy o jeden mniej albo o dwa mniej. I pytanie, czy to jest losowe? Czy nie? Wydaje mi się, że nie. To jest, kurde, oskryptowane, że tego dnia ma być taka temperatura, a tego taka. Co tu się dzieje? Efekty bierne. Pytanie, czy to działa, czy nie działa? Wandalizm Londyńczyków. Modyfikatory stałe. Co się wydarzyło? Kolejny atak wandalizmu. No, Captain, run! Londyńczycy znów zeszpecili mury swymi apelami, by wszyscy do nich dołączyli i opuścili miasto. Niektóre graffiti wyśmiewają twoje rządy, piętując cię jako nieudacznika, który nie może zrobić tego, co trzeba, by ratować naszych ludzi. Oczywiście.
No, trzeba znowu jakąś kurde coś wymyślić. Pytanie, czy tu? Dom uciech. W każdym pubie można zatrudnić prostytutki, by jeszcze ludzi zmniejszyć niezadowolenie. Tylko to się nadzieja zmniejszy, a właśnie chcemy... Aha. Właśnie, kurde. Właśnie nie wiem. Tu jest ta segregacja pacjentów. Aha, od razu umrze. Dobra, to wydaje mi się, że tu już się chyba nie da więcej takiego zrobić. Zobaczmy tu. Mamy ideę. Mamy poranny apel. Nieznacznie zwiększy nadzieję. Tak, to trzeba będzie tutaj podpisywać. Tu mamy posterunki. Posterunki zwiększają nadzieję ludzi mieszkających w pobliżu. Może wykorzystać strażników do tłumienia protestów. No, wydaje mi się, że na początku apel dziabniemy. Ten krzyż to apel do władz i do społeczeństwa. Tak, bo wydaje mi się, że to tak jest zresztą skonstruowane, nie? Że jest to włączone, więc trzeba nowym prawem jakby zmniejszyć to, nie? No, ale w sumie te puby, wiecie, nieźle. Mamy trzy rdzenie. Można by pierdyknąć kopalnię, natomiast... Pobicie strażnika. Dobra, trzeba będzie faktycznie wprowadzić coś. Pobicie członków Straży Sąsiedzkiej. Kapitanie, napadnięto na członków Straży Sąsiedzkiej, którzy usuwali hasła Londyńczyków. Powinniśmy coś zrobić, by chronić naszych ludzi. A zabezpieczać ludzi. Na otwarcie posterunków. Wzrośnie nadzieja. Mamy niezadowolenie. Jest okej. Dobra, czyli posterunek. Czyli czekamy na to. Mamy 3 dni. No, czyli tamten posterunek faktycznie. No, w tę ideę. Bo niezadowolenie jest całkiem niskie. Bo... 9 ludzi przepełnione. Nie powinno być, kurde, słuchajcie. Mamy miejsca... W sumie bez przepełnienia na 10, nie? Więc... Więc nie wiem. Dobra, czas wolny. Godzina 7. Za 2 godziny dotrą. A do nas dotrą. Ze stalą. I dobrze, 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 dobrze. Ze stalą będzie można troszkę tych baraczków wybudować. Lepszych, w sensie tych. Nie, dobrze mówię, baraczków. No. Dziabniemy ze 2. Te najbardziej oddalone. No bo te tutaj... Tu jest gorąco? Nie jest gorąco wcale. Czyli to spadnie tak czy inaczej. Tu jest gorąco w tych domach. Więc tak naprawdę, czy to jest bliżej, czy dalej, to nie ma znaczenia już teraz. Miało znaczenie, jeżeli był zasięg generatora jeden, nie? Czyli tak naprawdę trzeba wszystko tutaj poulepszać. Jak stoimy z węglem w ogóle? Dobrze stoimy, bardzo się cieszę. Dotarli do tymczasowej osady. Osada wygląda na opuszczoną. Tworzy ją kilka schludnych drewnianych chat, które zostały całkowicie opróżnione. Po środku stoi pionowy głaz. Co za głaz? Ten tu? Wspomnienie krzywdy. Środek osady znaczy głaz ustawiony na sztorc. Na jego pobieżnie wygładzonym boku wykuto napis: oby Bóg wybaczył geniuszowi, który postęp ceni ponad ludzkie życie. Ma wybaczyć. My wybaczyć nie umiemy. Wygnańcy z Tesla City. O masakra. Momentu nie tkniemy, ale chaty rozbierzemy na drewno. O. Szczątki dreadnota. Weźmy zasoby. No, kolejny rdzeń. Dobra, wracajcie do osady, proszę. Przynieście nam te rzeczy. Mamy drewno, 2 rdzenie i 50 stali chyba, tak? 55 stali, tak. 214 drewna akurat będzie. Dobrze, spokojnie. No, nadzieję trzeba ulepszyć, że tak powiem. Dobra. Nie tak, nie tak, nie drogi. Drogi nie chcę. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu. Natomiast nie wiem, czy szpitala. Ogrzewany parą, szpital 10 łóżkami, szybciej. No, można by ten szpital pomyśleć. Natomiast...
Nie wiem, jaka jest różnica pomiędzy parowym a nieparowym. Pozwala budować tartaki. Pozwala budować tartaki parowe. Działa szybciej niż zwykły tartak, wytwarza 120 jednostek jedno. A, czyli po prostu lepszy. Pytanie, czy ma też... nie, no musi mieć grzejnik, bo zwykły tartak też ma grzejnik. A, czyli jest po prostu lepszy. Jest też huta parowa. Wykorzystuję parę do wydobycia. Zwykła huta. Z głębokich zbóż. Parowy młot węglowy. Ocieplenie baraków zbieraczy. To by była też dobra sprawa. Zobaczmy, jak z tym ogrzewaniem. Udoskonalone grzejniki. No, te udoskonalone grzejniki chyba trzeba będzie zrobić. Jak to pierdyknie, to będzie słabo. Dobra, jeden baraczek jest, drugi jest. Dobra, tam było potrzebne 20 stali, więc zrobimy tak. A właściwie to 10 tylko potrzebuje, dobra. Ale spokojnie, damy radę z tym. Dobra, kochani, będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, chociaż za dużo się nie działo. No to nowe prawo wejdzie w życie następnego dnia za 8 godzin. Nie, to nawet dzisiaj, po pracy. Ale to już zobaczymy, kochani, w następnym odcinku, także bardzo dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa.